Siemanko, z tej strony Kamil, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Po raz kolejny For Honor, ale tym razem nieco odbiegniemy od gameplay i ciekawostek. Dzisiaj przyjrzymy się klasie weterana, i będzie to strażnik. Strażnik należy do frakcji rycerzy, oczywiście. Jest to jedna z pierwszych postaci, która ma możliwość gry. Jakie on ma możliwości na sam początek? Unikalne możliwości, niedostępne też dla innych, powiedzmy, dla innych klas i dla innych herosów, o tak. Możliwością jest nieblokowalny cios barkiem, którego możemy używać na przemian z ciosem, oraz silne umiejętności rzuty przerywające. Co to nam daje? Zobaczymy później. I takie unikalne dla postaci, to powiedzmy unikalne dla postaci, sława i tryb zemsty. Te specjalne perki to posiada każdy z herosów. Oczywiście sławę dostajemy za zabijanie przeciwników i przejmowanie stref. A tryb zemsty, co nam daje tryb zemsty? Tryb zemsty zwiększa zadawane obrażenia i zdrowie. Się powtarzał u każdego, więc nie ma sensu tego dalej ciągnąć. W pierwszym filmiku to wystarczy. A unikalne dla postaci. Unikalna kombinacja słabych ataków. Jeżeli pierwszy cios dojdzie, sięgnie celu, to drugi jest gwarantowany, który też zada obrażenia. Tutaj powinniście mieć może jakiś urywek z tego. A drugi jest miażdżący kontratak. Też zobaczycie tutaj urywek z tego. Jak się go robi? Używając słabego ataku w odpowiednim momencie od góry zapewnia blok doskonały i gwarantuje po tej kontrze daje nam nieblokowalny cios. Dość mocny, to jest dobre. Tyle. I teraz powiem coś nieco o talentach, jakie ma do dyspozycji nasz strażnik. Na pierwszym poziomie jest to 100 strupów. Umiejętność pasywna. Zabijanie żołnierzy daje nam zdrowie i kondycję. Drugi do dyspozycji jest pogromca, również pasywny. Szybsze przejmowanie stref i dłuższe wzmocnienia. To się przydaje, powiedzmy, na bitwach. I trzecią umiejętnością na pierwszym poziomie jest, no dalej, aktywna. Więcej sławy za zabójstwa, ale to jest kosztem otrzymywanych obrażeń. Otrzymujemy wtedy większe obrażenia. Na drugim poziomie umiejętności inspiracja. Jest to umiejętność aktywna. Żołnierze walczą szybciej i zadają większe obrażenia. Przydatny na dominację, na przejmowaniu tych środkowych punktów. Światło wiary, przepraszam. Rzucamy granat taki błyskowy, który oślepia przeciwnika na kilka sekund. I trzecią umiejętnością na drugim poziomie jest gęsta krew. Odporność na krwawienie, czyli jesteśmy odporni na krwawienie. Nie mogą nam tego zadać. Nie możemy krwawić, co ataki mają od Nobushi i Rozjemczyni? Chyba? Tak, dobrze, od Rozjemczyni. Chyba jeszcze ma ten Orochito. Na poziomie trzecim pierwszą umiejętnością to jest głęboki oddech. Odzyskujemy część zdrowia, to jest umiejętność aktywna. Mamy chyba 4 do wykorzystania. Następnym jest Pugno Mortis. Granat zadający średnie obrażenia. I to jest też umiejętność aktywna. I trzecią umiejętnością na trzecim poziomie jest obalenie. Rzuty sprawiają, że przeciwnicy padają na ziemię. Czyli za każdym rzutem przeciwnik jest przewrócony i mamy łatwiej go zaatakować. Teraz czas na poziom czwarty. Czyli katapulta. Strefowy atak zadający ogromne obrażenia. Każdy wie, co to katapulta, umiejętność aktywna. Sztandar nieugiętych, kolejna umiejętność aktywna. Odnawia życie na określonym obszarze. Powiedzmy, mamy taki punkt leczący.
I trzecia umiejętność na czwartym poziomie, aktywna kolejna, wzrost morale, czyli zwiększa atak jak i twój, jak i sojuszników. Czyli dość się przydaje na wykończenie, na rozbiciu. Ja sam osobiście używam pogromcy, gęstej krwi, głęboki oddech to standardowo i katapulta. Budowa postaci. Tutaj jak będzie, każdy będzie 1000 opinii jak zbudować, jak poprawnie budować postać. Ja wybrałem taki sposób, nie inny. Tutaj zaraz zobaczycie na filmiku, jak to wygląda. Kolejne, mocne i słabe strony. Każda z postaci jest budowana na zasadzie papier, kamień, nożyce, więc i strażnik ma słabe i mocne, słabych i mocnych tych przeciwników, więc słaby jest przeciwko Kenseiowi i Orochiemu, a mocny jest przeciwko Dregner. Kurde, nie wiem, jak to wymawiać. Rider. Dobra. Takie kolejne plusy i minusy. Plusy. Rycerz jest nie tylko doskonałym charakterem dla początkujących, ale też jest jedną z najlepszych postaci w 1 versus 1 w pojedynkach. Takie jeszcze łatwy do gry, trudny do opanowania. Easy to play, hard to master, jak to mówił po angielsku. Łatwe kombinacje, kolejny plus, które można rozpocząć na kilka sposobów. No, nie może być tak różowo, że same plusy, są też minusy. Oczywiście minusem jest to, że długo trzeba go, że jest łatwy do gry, ale opanowanie w pełni wymaga dużo czasu, dużo. Więc to można uznać za minus, opanowanie jego wszystkich tych umiejętności. Kolejnym minusem jest brak konkretnych takich mocnych stron, czy to szybkość, obrażenia, czy zasięg. Jest taki, powiedzmy, średni, zbalansowany pomiędzy atakiem a obroną. No wiecie, jak to mówią, czy jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale w tym przypadku się nie sprawdza. I co tam jeszcze kolejnym minusem? Te wszystkie jego ciężkie ataki bardzo łatwo zablokować. I takie małe podsumowanie, że strażnicy to wszechstronni rycerze, które na pole bitwy ruszają ze swoimi budzącymi szacunek długimi mieczami. W stylu walki uwzględniają w równej mierze obronę, jak i atak, dzięki czemu łatwo się nimi gra. Stanowi świetny wybór dla nowych graczy, ponieważ dysponują szeroką paletą podstawowych umiejętności. No i chyba to będzie wszystko na temat strażnika, więc jeżeli filmik się podobał, daj lajka, skomentuj, jeżeli masz jakieś ale, co byś dodał, co byś zmienił, no na to liczę, tworząc ten filmik. To jest pierwszy z tego cyklu, więc muszę się jakoś złapać jakąś konkretną formę tego. Mam nadzieję, że się będę rozwijał i mi to będzie lepiej wychodzić przy kolejnych postaciach, ewentualnie później zacznę poprawiać te pierwsze. Więc jeszcze raz zostaw lajka, oczywiście komentarz, jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj mi kanał. Na razie, cześć!